Dzień dobry Państwu, może jeszcze formalnie Jan Daniluk, historyk. Tak, skorzystałem z tego zaproszenia, które tutaj zostało wystosowane przez fundację, aby zaprezentować Państwu fragment moich ustaleń, fragment moich badań, które generalnie skupiają się na historii Wolnego Miasta, ale jakiś czas temu miałem okazję popełnić artykuł, który przybliżał dzieje tej dzielnicy, dzieje Nowego Portu, właśnie z perspektywy obecności tutaj Polaków, z obecności, aktywności tutaj Polonii Nowoporskiej w okresie międzywojennym, a korzystając z tego, że no jesteśmy właśnie w Nowym Porcie, myślę, że dobrym pomysłem jest, mam nadzieję, że Państwo będą tak samo sądzić za te jakieś 40 minut, jak skończę, że nie był to czas stracony, aby przybliżyć mniej lub bardziej może znane fakty, mniej lub bardziej znane fotografie czy fragmenty dawnych ilustracji prasowych, które dotyczą aktywności Polonii, polskiej obecności, tak jak zatytułowałem ten tytuł właśnie w tej dzielnicy, ponieważ to być może już od razu uchylę pewnego rąbka tajemnicy. Mam takie wrażenie, że trochę o tym Nowym Porcie się zapomina w kontekście historii międzywojennej Polonii. Tak jak pamięta się przede wszystkim o Wrzeszczu, częściowo nawet jeszcze o Siedlcach, czy o tych punktach w szeroko pojętym Śródmieściu historycznym, bo tam też były te najważniejsze instytucje, czy urzędy, czy instytucje, czy organizacje, Dom Polski, siedziba dyrekcji, Gimnazjum Polskie, Polskie Szkoły Handlowe, już nie wspominając oczywiście o Komisariacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej. O tyle mam trochę takie wrażenie, że gdzieś umyka nam, tym odbiorcom literatury, badań, to, że w Nowym Porcie była bardzo silna Polonia. I ten dzisiejszy wykład, to spotkanie z historią ma na celu między innymi przybliżyć pewne mniej lub bardziej znane fakty, pewną taką perspektywę syntetyczną. No, siłą rzeczy nie sposób dzisiaj opowiadać o wszystkim, o każdej postaci, o każdym wydarzeniu, ale chciałbym podzielić się Państwu moją perspektywą na ten temat, perspektywą, którą już opublikowałem w artykule, który ukazał się w grudniu zeszłego roku w takim tomie poświęconym historii Nowego Portu. Tom wydany przez Muzeum Gdańska w trzecim tomie serii Historia dzielnic gdańskich, właśnie tom poświęcony Nowemu Portowi. Ponieważ ramy czasowe dzisiejszego spotkania, tego wykładu wyznaczyłem na rok, na okres międzywojenny, a więc lata 1900, no dobrze, formalnie od końca 1918, ale pierwsze wydarzenia, które będziemy omawiać, to dotyczą jednak roku 1919, a więc tego dwudziestolecia. Lata 1919-1920 to może na początek pewne przypomnienie albo podsumowanie tego, co wiemy o tej dzielnicy, na przykład jeżeli chodzi o układ demograficzny, stosunki demograficzne. Tutaj widzą Państwo fragment planu Gdańska z 1921 roku, fragment pokazujący o przedmieście Nowy Port razem z jeszcze kurortem, pod upadającym już kurortem Westerplatte, twierdzą oraz osadą, dzisiaj już całkowicie nieistniejącą osadą Wisłouście. I krótko, jeżeli przypomnienie, jak, jeżeli chodzi o stosunki demograficzne. Tutaj wybrałem kilka tych danych, które my znamy jako badacze. Jeżeli powiedzmy w pierwszej połowie wieku XIX Nowy Port liczył niewiele ponad 2000 mieszkańców, o tyle w 1859 to już było niecałe 3000. No i 10 lat później widzą Państwo no, dość gwałtowny skok, rozwój, co było w dużej mierze, ale nie tylko. Spowodowane oczywiście rozwojem portu, początkami już rozwoju przemysłu stoczniowego, początki to są lata 30. prywatna stocznia, lata 40. XIX wieku, początek, zalążek tego, co dzisiaj znamy jako Stocznia Gdańska, wówczas jeszcze królewsko-pruska. I już mamy pod koniec lat 60. dekady, później już jest dwa razy więcej mieszkańców, ponad 6 tysięcy. Natomiast dla nas przede wszystkim jest ciekawy okres nieco późniejszy, przełom wieku XIX i XX, okres wilhelmiński. Widzą Państwo dane, które tutaj zaprezentowałem. Jeżeli był pierwszy skokowy rozwój demograficzny tej dzielnicy właśnie w latach 50. czy na początku lat 60., o tyle drugi taki także dość gwałtowny rozwój widzimy właśnie w okresie wilhelmińskim. Tutaj w ciągu zaledwie 5 lat, proszę zwrócić uwagę, także skok z niecałych 7300 mieszkańców do powiedzmy niecałych 10 tysięcy. Później delikatny regres, niemniej jednak w przededniu wybuchu I wojny światowej wszystko na to wskazuje, że Nowy Port przekroczył barierę 10 tysięcy mieszkańców. A mówię o tym dlatego, bo też znowu troszeczkę o tym zapominamy, że to była dzielnica robotnicza. Dlatego, że w perspektywie opowieści, narracji o
Polonii międzywojennej. Mam takie wrażenie, dominuje taki obraz, że to byli, może nie sami, ale w dużej mierze lekarze, dziennikarze, kupcy, pracownicy, urzędnicy, pracownicy kolei, pracownicy poczty oczywiście polskiej. I to wszystko jest prawda, natomiast to była zdecydowana mniejszość tych ludzi, którzy składali się na Polonię Gdańską. Polonia Gdańska nie była monolitem, natomiast nie była też bogatą społecznością. W dużej mierze była to społeczność robotnicza. Nie bez powodu największe skupiska Polonii to są te dzielnice, które uchodzą za dzielnice, czy uchodziły za dzielnice robotnicze. Szeroko pojęty Wrzeszcz, Siedlce i cóż, i Nowy Port. I w tych opowieściach o Polonii mam takie wrażenie, że troszeczkę o tym zapominamy, że my opowiadamy, mamy biografię, książki, przypomina się o księżach, działaczach polonijnych, oczywiście, lekarzach, urzędnikach, ale tutaj nie było praktycznie posiadaczy ziemskich, nie było praktycznie właścicieli dużych zakładów produkcyjnych, bo takowych brakowało w Polonii. To byli w dużej mierze bądź pracownicy tych polskich zakładów, jak Poczta Polska, instytucji, koleje, robotnicy albo po prostu niższa warstwa, na przykład handlarzy czy kupców. Dzisiaj zajmujemy się okresem międzywojennym, więc tylko jeszcze dla przypomnienia, okres międzywojenny możemy odnotować, tylko znamy dwie dane dla tego okresu, dla 24 i 29. Tutaj delikatny regres nastąpił, niemniej jednak można powiedzieć, że mniej więcej w granicach 12-13 tysięcy Nowy Port funkcjonował i był tym samym jednym z pięciu najliczniejszych przedmieść całego Gdańska. Pierwszym był oczywiście Wrzeszcz, to było grubo ponad 50 tysięcy mieszkańców, następnie Oliwa po włączeniu do miasta w 26 ponad 16 tysięcy i następnie Siedlce, Nowy Port i Orunia. One wszystkie liczyły po 12-13 tysięcy mieszkańców. Ta polska obecność, polska aktywność w Nowym Porcie można powiedzieć, że dzieli się na dwie zasadnicze sfery i na dwa okresy. I pierwsza sfera to jest, nazwijmy to, działalność tutaj urzędowa, taka oficjalna. I tutaj Nowy Port bardzo mocno zapisał się w historii Wolnego Miasta Gdańska, ponieważ mało osób też sobie zdaje z tego sprawę, czy przypomina sobie to, że pierwszy oficjalny polski urząd w Gdańsku w tym okresie, między pierwszą a drugą światową, miał siedzibę właśnie w Nowym Porcie, bo była to siedziba Generalnej Delegatury Ministerstwa Aprowizacji Odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej, jeszcze bardzo młodej, miotającej się w tym swoim okresie niemowlęcym, mierząca się z po prostu potężną ilością problemów, które należało po odzyskaniu niepodległości przezwyciężyć. Za chwilę z tym głównym, jakim było zagrożenie bolszewickie i oczywiście wojna polsko-bolszewicka. Utworzona w 1919 roku Generalna Delegatura Ministerstwa Prowizacji służyła temu, aby przyjmować, opiekować, przejmować i dalej wysyłać w głąb Polski jakże potrzebne transporty w pierwszej kolejności produktów rolnych i żywności, ale także koni i pewnych surowców, które przychodziły tutaj głównie na statkach amerykańskich. I z pewnych uwarunkowań formalnych ta jednostka polska nie mogła samodzielnie funkcjonować. Ona funkcjonowała w ramach amerykańskiej misji żywnościowej dla Polski, która właśnie w Gdańsku otworzyła swoje biuro. Była to administracja amerykańska i w jej ramach, jakby pod jej opieką utworzono polski urząd, jakim była Generalna Delegatura Ministerstwa Prowizacji. Na jej czele stanął człowiek wielu talentów, bardzo zasłużony dla polskości Gdańska, Mieczysław Jałowiecki, z wykształcenia agronom, szlachcic, urzędnik, dyplomata i działacz. Postawił po sobie jedne z najlepszych wspomnień, jakie jakkolwiek mógłbym Państwu polecić dla tego okresu, wspomnienia ze swojej służby. On tutaj pełnił w latach 1919-1920 funkcję tego delegata tegoż urzędu. A ten budynek, który Państwo widzą, nie bez powodu został przeznaczony dla Polaków na urząd w Nowym Porcie, bo znajdował się na końcu basenu tutaj wolnocłowego. No w tym, znaczy to nie jest ten budynek oczywiście, tylko pokazuję jego lokalizację. No to jest raptem kilkaset metrów stąd, tak? Może pół kilometra, nie wiem, tak nawet nie orientuję się do końca, jaka to odległość, ale relatywnie niedaleko w tym miejscu znajdowało się biuro tego urzędu, na którego czele stał Jałowiecki, który był, przypomnę, pierwszym oficjalnie uznanym urzędnikiem polskim odrodzonej Rzeczpospolitej w międzywojennym Gdańsku, będącym jeszcze w roku tym 1919 formalnie częścią Niemiec. Dopiero w styczniu 1920 roku na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego Gdańsk został odłączony od Niemiec.
Przez chwilę był to taki okres przejściowy, później ukonstytuowało się, powołano do życia, proklamowano to międzywojenne, powersalskie, wolne miasto Gdańsk. Tutaj jeszcze prezentuję Państwu dokument jakby nominacji Mieczysława Jałowieckiego właśnie na delegata i tutaj powiększam jego zdjęcie, ponieważ jeżeli Państwo by poszukali w internecie, czy na przykład mieli w ręku to jego wspomnienia, o których wspomniałem, to najczęściej jednak są jego zdjęcia z okresu późniejszego, już jako mężczyzny w sile wieku lub nawet starca są pokazywane. To jest jedno z tych nielicznych zdjęć, no, które pokazuje dokładnie ten moment, jego oblicze, jak przybył do Gdańska. On jest dokładnie 100 lat ode mnie młodszy, czyli miał w roku 1919 35 lat. Urodził się w 1884 roku. Co ważne, Mieczysław Jałowecki jednocześnie był delegatem, stał na czele delegatury rządu polskiego, takiej jednostki, która początkowo działała potajemnie, która miała przygotowywać tutaj funkcjonowanie polskości, znaczy polskich organów, instytucji, rozpoznawała teren także na później, więc on miał taką podwójną rolę i ta druga jego stanowisko, druga jego funkcja początkowo była utajniana, ale faktem jest, że praktycznie niemalże w całości skład osobowy tego urzędu, na którego on stał czele, czyli tej delegatury rządu polskiego na Gdańsk, na początku 1920 roku automatycznie jakby przeszła i na jej podstawie powstała kadra już formalnie uznanego Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. To był główny organ, który miał stać na stanowisku przestrzegania praw Polski w Gdańsku, praw Polonii, czy ta samej praw Polski. To był główny organ, tutaj placówka dyplomatyczna, przedstawicielstwo Polski na teren wolnego miasta Gdańska. Gorąco polecam Państwu jego wspomnienia. Mieczysława Jałowieckiego. On tutaj głównie pracował właśnie w Nowym Porcie. Siłą rzeczy tu przyjeżdżały statki, z których te towary wyładowywano i załatwiono transport koleją dalej przez Mławę do centralnej Polski. Co ważne, poza tą kwestią właśnie, jak wspomniałem, samej kwestii organizacji rozładunku i transportu jakże potrzebnych surowców, materiałów, żywności, produktów w głąb Polski dla tej zrównoważonej I wojny światową terenów polskich, tak jak wspomniałem, Jałowecki także stał na czele delegatury rządu Polski na Gdańsk. I jedną z zadań, które zauważył Jałowiecki, było to, aby już zawczasu, zanim nastąpi odłączenie tego terenu od Niemiec, zanim nastąpi podział mienia popruskiego w przyszłym wolnym mieście Gdańsku, zapewnić sobie możliwie inną drogą niż taką formalną, jak najlepszy punkt startu, aby tutaj Polonia czy Polska, polskie organy funkcjonowały. I dzisiaj byśmy powiedzieli, że on nie robił nic innego, jak kupował działki, wybrane budynki na słupy, na zaufanych obywateli, na zaufane firmy, ponieważ było jasne, że w tamtym kształcie stosunków politycznych nabywanie przez polski organ, nawet jako jakiegoś pełnomocnika działek, budynków w Gdańsku, spotkałoby na duży opór strony niemieckiej, gdańskiej czy niemieckiej, albo by przynajmniej wołali więcej pieniędzy. I tym sposobem obywatele gdańscy polskiego pochodzenia, zaufani, skupywali wybrane budynki, aby już je później przekazywać stronie polskiej. Powstała specjalna, sam Jałowiecki zaciągnął pożyczkę, powstał specjalny fundusz i tak jakbyśmy powiedzieli, kupowano na słupy wybrane budynki i parcele. One zazwyczaj dotyczyły terenów właśnie w Nowym Porcie bądź na Półwyspie Westerplatte, pojedyncze w innych dzielnicach. Dlaczego zwrócono uwagę właśnie na te dwie dzielnice, Westerplatte i Nowy Port? Chodziło o strategiczną rolę tej dzielnicy, jeżeli chodzi o dostęp do morza, wykorzystanie morza przez stronę polską. I pierwszy, tu widzą Państwo fragment sprawozdania Jałowieckiego, pierwszy taki budynek zakupiono jeszcze pod koniec sierpnia 1919 roku. Kupiony został tak zwany dom ludowy. To było nic innego jak restauracja z dużą salą zebrań, spotkań, stąd Gesellschaftshaus, taka nazwa. Dom Ludowy tutaj na ulicy na Zaspę, Zaspę Strasse 67 przez 68, dobrze mówię, tak? I to była pierwsza nieruchomość zakupiona formalnie na kogo innego, na podstawioną osobę, ale która miała zagwarantować w przyszłości zabezpieczenie, nazwijmy to, interesów Polski. Ta delegatura z Jałowieckim na czele, z tymi zaufanymi ludźmi, wykupiła sporo terenów
przyszłego Westerplatte i terenów w Nowym Porcie. Jednym z tych budynków, który został zakupiony przez stronę polską, był były hotel. To jest akurat zdjęcie jeszcze z okresu wilhelmińskiego. Hotel, który znajdował się na nieistniejącej dziś już ulicy Hafenstrasse 37, która biegła wzdłuż kanału portowego. I w tym hotelu, proszę Państwa, zainstalowano wkrótce, to znaczy w 1920 roku, zupełnie zapomnianą jednostkę wojskową. Druga polska stała placówka wojskowa w historii międzywojennego Gdańska, która rozpoczęła działalność z początkiem marca 1920 roku, i to był Nowy Port. Pierwsza placówka to był niewielki posterunek polskiego wojska, który zainstalował się na dworcu kolejowym w Gdańsku Głównym. Dlaczego było to możliwe? Bo w lutym 1920 roku władze nad miastem przejęły siły Ententy, tutaj stacjonowały dwa bataliony, i aby zabezpieczyć transport, aby nie było niepotrzebnych napięć, Anglicy, którzy mieli także własny posterunek na dworcu kolejowym, pozwolili także Polakom utworzyć własny posterunek wojskowy, kilkuosobowy, który chociażby pilnował, jak przejeżdżały pociągi z polskimi żołnierzami, żeby nie było żadnych ekscesów, czy ze sprzętem wojskowym, na przykład w kierunku północnym, do Pucka, tak do odzyskanego tutaj północnej części województwa pomorskiego. A druga placówka, która była otwarta dokładnie na ostatnim piętrze tego budynku, to morska stacja radiotelegraficzna, która tutaj zaczęła funkcjonować nie bez problemów. Brakowało sprzętu, kadr, nastroje ludności niemieckiej Nowego Portu były dość wrogie, były problemy z łączami, jakby radiotelegrafia jakby tutaj funkcjonowała także ze strony gdańskiej, z gdańskich urzędów były pewne problemy techniczno-organizacyjne, powiedzmy, ale była to placówka wojskowa odrodzenia Marynarki Polskiej, która funkcjonowała tutaj przez cały 1920 rok właśnie w Nowym Porcie. Składała się z 16-osobowej załogi żołnierskiej, dwóch oficerów, 14 podoficerów i żołnierzy plus jednego pracownika technicznego cywilnego. Po tym, jak te pierwsze problemy stało się pokonać, to był marzec i kwiecień, mówię, brakowało sprzętu, sprzęt był wadliwy, to z Warszawy w końcu dosłano odpowiednią aparaturę. Oni byli pozbawieni broni tak naprawdę, mieli pojedynczą broń krótką. I kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, albo doszło do tych napięć latem 1920 roku, pewnie Państwo o nich słyszeli, tak? Protest dokerów, protest robotników portowych przed rozładunkiem statków francuskich, które tutaj przybyły w sierpniu 1920 roku z jakże potrzebnym sprzętem wojskowym dla walczących, no de facto walczących o życie, walczącej o życie Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach pewnej solidarności, nazwijmy to, z Rosją bolszewicką, a przede wszystkim z powodu wrogości do odrodzonego państwa polskiego, gdańscy robotnicy zaprotestowali, ostatecznie ten teren, ten transport został rozładowany za pomocą po prostu angielskich żołnierzy, których skierowano do tego zadania. No, nastroje były dość burzliwe tutaj w Nowym Porcie. Gdańscy robotnicy podlegali dość mocno propagandzie komunistycznej i na przykład placówka żołnierzy, zachowały się raporty żołnierzy, że po prostu czuli się jak w oblężonej twierdzy. Tak było, było dość nieprzyjemnie, no ale oni też nie mieli żadnej porządnej broni. Na szczęście do niczego nieszczęśliwego nie doszło. Niemniej jednak była to placówka wojskowa, która no, była pewną solą w oku w niemieckim Nowym Porcie. Ona jako taka funkcjonowała do końca 21 roku. W 22 roku została włączona w skład Polskiego Urzędu Marynarki Handlowej. Straciła funkcję, obsadę wojskową, straciła funkcję jednostki wojskowej. Ona funkcjonowała jeszcze 3 lata, faktycznie rozsyłała drogą morską także telegramy, jednocześnie tutaj utworzono także polską stację meteorologiczną. Ostatecznie w 25 roku ona praktycznie zakończyła swoją działalność, niemniej jednak aparatura tutaj była. I dopiero w 1927 roku opróżniono te pomieszczenia. Niemniej jednak, widzą Państwo, nie jest znane żadne zdjęcie tej jednostki. Kilkanaście zachowanych raportów. To jest tak naprawdę jedyna wizualizacja, którą mógłbym Państwu pokazać, czyli pieczątka tej stacji morskiej stacji radiotelegraficznej, de facto pierwszej za granicami drugiej RP jednostki odrodzonej Marynarki Polskiej, która miała swoją stałą placówkę właśnie tutaj w Nowym Porcie. I tutaj jakbym chciał zrobić pauzę, bo z jednej strony mówiłem do tej pory Państwu o takich inicjatywach, nazwijmy to, odgórnych. Czyli mamy ministerstwo w Warszawie, który tutaj tworzy, czy to delegaturę
czy jednostkę wojskową, tak? Natomiast z drugiej strony nie można zapomnieć o inicjatywie oddolnej, która dla naszych rozważań jest, mam wrażenie, ważniejsza. Jeszcze w 1919 roku, a dokładnie mówiąc 19 lutego 1919 roku w Gdańsku, w Brzeźnie, czyli w dzielnicy Gdańska, w Brzeźnie, w jednej z restauracji na ulicy dzisiejszej Gdańskiej jest zwołane zebranie, aby się zjednoczyć, aby Polonia z Brzeźna i Nowego Portu, i to ciekawe, że to miejsce ma, to spotkanie założycielskie ma miejsce w Brzeźnie, a nie w Nowym Porcie. Sala jest przepełniona, jest kilkuset członków, który się zbiera, i Polaków, i Kaszubów tutaj tutejszych, i zakładają Towarzystwo Ludowe. Towarzystwo Ludowe, które początkowo nosi różną nazwę. Albo jest nazywane Towarzystwem Ludowym w Brzeźnie, dla Brzeźna i okolic, albo Towarzystwem Ludowym Nowego Portu i okolic. Tak czy owak, ono łączyło Polaków, czy tych, którzy czuli się Polakami, z Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy. I ewidentnie we władzach czy ton nadawali w tym pierwszym okresie, to jest taka ciekawostka, bardziej członkowie Polacy czy propolscy Kaszubi z Brzeźna. To oni tam były te najczęstsze spotkania. I to było jedno z tych towarzystw ludowych, które powstało w tym pierwszym okresie funkcjonowania, jeszcze w granicach niemieckiego państwa, rok 1919, ale od razu z przytupem, za przeproszeniem, bo od razu zapisało się 350 członków. To była duża organizacja. Duża organizacja, która miała wiele chęci. Było faktycznie widać entuzjazm w tych relacjach prasowych. Dość powiedzieć, że miesiąc później, w marcu 1919 roku, tworzy się pierwsze towarzystwa artystyczne polonijne dla tych rejonów. Znowu dla Brzeźna i Nowego Portu razem. Towarzystwo Śpiewacze Halka, które było niczym innym jak de facto chórem mieszanym. Ale dzieje się, proszę Państwa, coś niesamowitego. Nowy Port w tym pierwszych miesiącach okresu międzywojennego, koniec 18 roku, początek 19, ewidentnie na mapie całego Gdańska bardzo silnie zaznacza swoją polską tożsamość, tak bym powiedział. Tak? Tutaj ta aktywność jest bardzo jasna. To z powodu właśnie tej morskiej stacji telegraficznej, to z powodu działalności Jałowieckiego, tych transportów, nagle tworzy się potężne Towarzystwo Ludowe, tworzy się nawet Towarzystwo Polek, tworzy się to Towarzystwo Halka, ale coś się zaskakującego dzieje, bo praktycznie po roku już ta aktywność bardzo gwałtownie spada. W 21, 22, no może nie to, że zanika, ale zdecydowanie zwalnia tempa w porównaniu tego, co się dzieje w Śródmieściu, we Wrzeszczu, na Siedlcach, w Sopocie, czy w innych nawet mniejszych miejscowościach, czy wsiach, nie wiem, Postołowo, Ełganowo, Orunia, Oliwa, bo wtedy też nie była dzielnica gdańska. I to jest coś zaskakującego. I chyba odpowiedź na to po części widać w tej relacji, którą pozwoliłem sobie tutaj Państwu przytoczyć. Ona już jest z marca 23 roku, a dotyczy spotkania, które odbyło się w Nowym Porcie kilka dni wcześniej, 18. A przecież, pozwolę sobie zacytować, a przecież mówiono, że w Nowym Porcie Polaków nie ma. Tymczasem obszerna sala Gesellschaftshaus, czyli tego domu ludowego, do której zwołano wiec Towarzystwa Ludowego, była przepełniona po brzegi członkami założonego Towarzystwa Ludowego. Same poorane i pobrużdżone twarze gorliwych patriotów Kaszubów, same ciężką pracą fabryczną i portową stwardniałe dłonie. Przybyli licznie na zwołany wiec, aby nie tylko wysłuchać zapowiedzianego referatu posła naszego pana Grobelskiego i przewodniczącego gminy polskiej pana Leszczyńskiego, lecz aby obecnością swą zamanifestować swą łączność duchową z resztą braci polskich i dać wyraz solidaryzowania się z wielką, wzrastającą stale gminą polską. W wyłonionej dyskusji zabierał kilkakrotnie głos pan Ukleja, to był pierwszy działacz z Brzeźna, właśnie jeden z najbardziej aktywnych Towarzystwa Ludowego. I jego słowa poruszyły wszystkich. Mówił o tym, że polscy posłowie zbyt mało dbają o sprawę robotnika, że nie spełniły się nadzieje, które polski robotnik pokładał i w polskim rządzie, i w polskim pracodawcu. I to miało swoje odzwierciedlenie za chwilę, kilka miesięcy później, kiedy odbyły się wybory do Volkstagu, kiedy gwałtownie spadła liczba głosów na listy polskie w skali całego Wolnego Miasta Gdańska, w tym Nowym Porcie. Tutaj dwie rzeczy uderzają. Pierwsza rzecz to rozczarowanie. I faktycznie, proszę Państwa, od końca 22 roku przez cały 23, z tym apogeum w październiku, listopadzie, Gdańsk cierpi na inflację. Nic nowego dla nas, niestety. Wręcz na hiperinflację. To już jest w 23 roku.
I to widać bardzo, to problemy prowizacyjne, problemy z wiązaniem końca z końcem, problemy z życiem, drożyzną, bardzo silnie jest odczuwalne w Gdańsku. I jest to duży problem gospodarczy i ekonomiczny i społeczny. I to uderza w dużej mierze w najbiedniejszą społeczność, w tym w polskich robotników, którzy, i to nie jest jedyny przykład, mają za złe, że ci polscy działacze, polscy politycy skupiają się na kwestiach takich, na innych, ale nie widać przełożenia tego, że Gdańsk jest przecież pierwszym portem Rzeczpospolitej. No Gdynia dopiero powstaje, tak? No nawet jeszcze porządnie nie zaczęła powstawać, przepraszam, tak? A nie widać tego przełożenia. Robotnicy polscy tutaj w Nowym Porcie liczyli na to, że skoro będzie ten szedł handel morski przez Gdańsk, no to te firmy, maklerzy i tak dalej, no gdzieś skorzystają z tych polskich robotników. Okazało się, że nie do końca, że to nadal była z tym, było z tym po prostu najzwyczajniej w świecie kiepsko. I to nie jest jedyny tego przykład. A druga, patrioci Kaszubi. Ta sama gazeta w 19 roku mówiła, że tutaj nie ma żadnych Kaszubów, to są wszyscy Polacy. Ten sam dziennikarz, ta sama gazeta kilka lat później podkreśla bardzo wprost. Proszę Państwa, zapominamy o tym, że Brzeźno i Nowy Port, tutaj mieszkało mnóstwo ludzi, którzy uznawało się za Kaszubów. Zazwyczaj propolsko nastawionych. Szczególnie Brzeźno, ale Nowy Port również. To jest temat na osobne spotkanie, jak często zapominamy o tym, że były te dzielnice bardzo mocno także z ludźmi, którzy przynajmniej może nie tak oficjalnie, ale mieli te korzenie kaszubskie i czuli się Kaszubami jedni bądź drudzy. W tym okresie, to znaczy w latach 1919-1920-1921 tworzono są też inne takie organizacje czy inicjatywy, które wskazują na to, że tutaj ta Polonia jest obecna, potrzebuje zamanifestować swoją obecność i też potrzebuje pewnych inwestycji. Jedną z nich było otwarcie w listopadzie 1920 roku Ochronki, czyli niczego innego jak przedszkola. Czwartego w historii Wolnego Miasta Gdańska, pierwszego w dzielnicy. Jeszcze otwarte przez, zorganizowane przez Radę Główną Opiekuńczą, czyli znowu taki organ jakby centralny, czy odgórna inicjatywa. Były to jeszcze cywilne ochroniarki. To jest wprawdzie zdjęcie późniejsze, zdjęcie z 1931 roku, kiedy już tą ochronkę w Nowym Porcie przeniesioną na teren dzisiejszych Koszar na Oliwskiej, już prowadziły siostry dominikanki. Niemniej jednak pierwsze przedszkole w Nowym Porcie, które zostało otwarte w jednym z hoteli na Starowiślnej, zresztą to była jedna z tych nieruchomości, którą wcześniej Jałowiecki i podstawione słupy zakupiły dla strony polskiej. Otwarto, jak wspomniałem, pod koniec 20 roku, ona mniej więcej po mniej więcej trzech latach przeniesiona została do kompleksu w nowych koszarach artyleryjskich, tutaj dzisiaj Straż Graniczna, i funkcjonowała w tym miejscu do końca okresu międzywojennego, mając pod swoimi opieką zazwyczaj kilkudziesięcioro dzieci od 40-60 w latach 20, zazwyczaj 70-80 już w latach 30. A to, co Państwo widzą, to było kulminacyjny punkt życia każdej polskiej ochronki w Wolnym Mieście Gdańsku, czyli obchody gwiazdki. Czyli portu Jasełka, tak nadzwyczajnie w świecie. To był taki moment, kiedy faktycznie zapraszano lokalną społeczność, Polonię z Nowego Portu, i faktycznie te dzieciaki przedstawiały Jasełka, które były takim ważnym, jednym z elementów stałych tego życia polonijnego w każdej dzielnicy. Każda ochronka robiła takie spotkania i nie inaczej było oczywiście i w Nowym Porcie. Nowy Port po tych pierwszych latach, kiedy była ta zapaść, bo delegatura Jałowieckiego została rozwiązana w 20 roku. Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał na jej podstawie, no to miał miejsce, oczywiście miał siedzibę na Nowych Ogrodach w Śródmieściu. I początek lat 20. po tym pierwszym takim bardzo mocnym zrywie polonijnym tutaj, ewidentnie ta aktywność się zmniejszyła. Ta polska obecność gdzieś zniknęła. No to się nałożyła to, o czym mówiłem. Inflacja, hiperinflacja. Rozczarowanie polskiej społeczności tym, że im się nie pomaga na tyle, ile należałoby. I tutaj takim nowym rozdziałem była adaptacja wspomnianych przeze mnie koszar. Tych koszar artyleryjskich w Nowym Porcie na polski urząd emigracyjny. Ale zanim do tego dojdziemy, trzeba jeszcze o jednej rzeczy bardzo mocno wspomnieć. Czy ktoś z Państwa był w Muzeum Emigracji w Gdyni? Tak. Wiedzą Państwo, to jest piękne muzeum, natomiast ja się uśmiecham, że równie dobrze Muzeum Emigracji mogłoby być i w Gdańsku. Dlaczego? Do 1931 roku ruch migracyjny polski
emigracyjny, czyli z Polski wyjeżdżający głównie do Ameryki Północnej, czy reemigracyjny na początku lat 20., czyli powroty z zagranicy do odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej, miały miejsce przez port gdański, no siłą rzeczy, bo Gdyni nie było początkowo, tak? I o tym też często zapominamy. A Gdańsk tutaj zapisał się bardzo ważnie, bardzo istotnie w historii polskiej historii migracyjnej. I pierwszy, w Gdańsku powstały w ogóle dwa etapy migracyjne. Polski i gdański, władz gdański. One ze sobą rywalizowały. Skupimy się na pierwszym, skoro mówimy dzisiaj o Polonii. I oczywiście nie muszę mówić, że te etapy migracyjne, no to jednak były w rejonie oczywiście, no czegoż, nowego portu. Pierwszy etap imigracyjny, jeszcze otwarty latem 1919 roku, który przede wszystkim przyjmował reemigrantów, a nie emigrantów, został zaimprowizowany, bo to były takie działania bardzo szybkie, oddolne, to głównie miejscowa Polonia to zaadoptowała, dostając zgodę władz portu, na molo zachodnim, w barakach kwarantanny dawnej. I on tutaj funkcjonował w latach 1919 do wiosny 1920 roku. To tutaj do Mola Zachodniego, dzisiaj tam jest taka ładna promenada, gdzie można pójść na spacer i rowerem pojechać, tak? Tam dzisiaj jest taka duża hala chyba na jakieś owoce, tak mi się wydaje. To w tym miejscu były baraki kwarantanny, gdy przejeżdżali pierwsze statki, przejeżdżały z remigrantami z Ameryki Północnej, którzy chcieli powrócić do kraju swoich przodków już tego odrodzonego, ale musieli wysiąść w Gdańsku, no bo to gdzieżby te statki miały dobić? Ich pierwsze stacje dezynfekujące, jakieś pomoce paczkowe, jakiekolwiek załatwianie formalności, to była jedna wielka, spontaniczna akcja Polonii. Przepraszam, troszeczkę trochę tak, jak udało nam się za pomocą samorządów teraz w lutym, w marcu pomagać naszym sąsiadom z Ukrainy. To była naprawdę oddolna inicjatywa, tak? Troszeczkę działania wyprzedzały działania rządowe, centralne, były wyprzedzane przez działalność miejscowej Polonii, ale było jasne, że to były rozwiązania tymczasowe. I tym sposobem w kwietniu 1920 roku na postulaty strony polskiej władze gdańskie przeznaczyły stronie polskiej na ich własny etap migracyjny zabudowania dawnego tak zwanego dworu amunicyjnego położonego poniżej osady Wisłouście. To jest, proszę Państwa, wprawdzie plan z 1933 roku, więc kilkanaście lat później. I wtedy, na początku lat 20. nie było jeszcze tego basenu górniczego zbudowanego w latach 27-29. Ale w tym miejscu w przyszłości, właśnie na początku lat 20. funkcjonował drugi w historii, ale pierwszy formalnie polski, bo tamten to był taki improwizowany etap emigracyjny, który funkcjonował mniej więcej do końca 1923. I tutaj widzą Państwo na tym planie, nawet po niemiecku jest o tym wspomniane. Był etap migracyjny, ale to był etap migracyjny polski, już administrowany przez specjalnego pełnomocnika Polskiego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników. Strasznie skomplikowana nazwa. I on tutaj funkcjonował do 23 roku i dopiero kiedy... strona gdańska miała własny etap emigracyjny, strona niemiecka, gdańska, w dawnym obozie dla jeńców rosyjskich na Przeróbce, tam niedaleko dzisiejszego zakładu napraw taboru kolejowego. Proszę Państwa, ale kwestia prowadzenia takich etapów, no bo pojawił się pomysł, żeby w ogóle może stworzyć jeden porządny, odpowiednio finansowany przez stronę polską, przez stronę gdańską. Były nawet zaawansowane rozmowy, aby strona polska i gdańska utworzyła jedną spółkę, która by to prowadziła, bo tu chodziło po prostu o lepszą organizację, większe fundusze. Proszę Państwa, to też był, to nie były tylko problemy logistyczne, to także była kwestia, no może nie zarabiania, ale także finansowania tej działalności poprzez pobieranie opłat, chociażby przez reemigrantów, przez emigrantów, którzy wysiadali bądź wsiadali na statki w Gdańsku. I też tutaj dochodziła kwestia czynnika politycznego. To była pewna kwestia też taka rywalizacji, kto będzie prowadził tą działalność. Te rozmowy się przedłużały i Polska w ramach pewnego protestu, pewnego zamanifestowania postanowiła jednak być uniezależniona od strony gdańskiej, skoro te rozmowy utknęły w pewnym impasie. I zbudowała relatywnie szybko, tworzyła w 1923 roku w lipcu w Wejherowie własny etap imigracyjny, który później się przeniesiony został do Grabówka i później mamy emigrację już w Gdyni. Ale utworzenie tego etapu imigracyjnego w Wejherowie był rodzajem nacisku na to,
aby doprowadzić, ostatecznie zmusić pośrednią stronę gdańską, aby jednak usiadła, powróciła do stołu i faktycznie, aby utworzyć wspólny etap emigracyjny w Gdańsku. To się nie udało. Ten etap emigracyjny w Wejherowie został, później przeniesiony, co ja wspomniałem, do Grabówka, ale Polacy nie postanowili nie zrezygnować jednak z tego, aby utworzyć własny, porządny etap, urząd emigracyjny w Gdańsku, i na ten cel przeznaczono, a zaadoptowane w latach 22-23 koszary w Nowym Porcie. I teraz dochodzimy do jednej z większych bolączek z mojej perspektywy. Nie znamy ani zakresu dokładnie prac, ani dokładnego rozmieszczenia układu pomieszczeń w tym kompleksie, ani dokładnej daty, kiedy ten kompleks dzisiaj na ulicy Kasztanowej Oliwskiej, tak, który obecnie jest siedzibą Morskiego Działu Straży Granicznej, te koszary z początku lat 80. XIX wieku, które przekazane zostały stronie polskiej, kiedy one tam zaczęły funkcjonować jako urząd emigracyjny polski i kiedy za nią w ślad poszły tam siedziby szeregu polskich instytucji, stowarzyszeń czy mieszkania służbowe. To nastąpiło najprawdopodobniej pod koniec 23 roku, ewentualnie na początku 24. Konkretnej daty niestety Państwu nie powiem, ale póki co to nikt Państwu tego nie powie. I tym sposobem dochodzimy, to jest jeszcze zbliżenie, widzą Państwo po niemiecku Auswandererlage, czyli urząd emigracyjny, etap emigracyjny, i on tutaj zajął główne budynki, te tutaj zaznaczone najciemniejszym kolorem. Ale to był cały konglomerat różnego rodzaju budynków dawnych wojskowych, które zaadaptowano na mieszkania służbowe dla polskich pocztowców, dla polskich kolejarzy, dla urzędników etapu emigracyjnego i ich rodzin. A w kolejnych latach, o czym za chwilę będę opowiadał, tutaj zaczęły trafiać różne instytucje, siedziby, nowe inwestycje. I to miejsce to było bez dwóch zdań epicentrum życia polonijnego w Nowym Porcie. Jedno z najsilniejszych w całym wolnym mieście Gdańsku. Mam takie wrażenie, że o tym relatywnie wiele osób nie wie. Nie wiem, czy już wisi tablica pamiątkowa dotycząca tych informacji na tych koszarach, bo wiem, że ja pół roku temu czy rok temu ją konsultowałem i to była inicjatywa Muzeum Stutthof z kimś. Nie wiedzą Państwo, przyznam się szczerze, nie. Jest, stoi tablica, tak? Nie wisi na budynku, ale stoi przed budynkiem. A, no dobrze, no to, ale to jest nowa sprawa, to ma, nie wiem, kilkanaście miesięcy, kilka, nie więcej. I dobrze, ale no trochę późno, chociaż lepiej późno niż wcale. Tak, proszę Państwa, to było miejsce, które faktycznie zatętniło życiem polonijnym. To troszeczkę należy ten obszar porównać do tak zwanego Polenhofu, czyli w Dolnym Brzeszczu tego miejsca, gdzie było boisko Sokolni, potem Gedani, Polskie Dom Akademicki, Kościół Świętego Stanisława, biskupa męczennika. To było takie miejsce tętniące polonijnym życiem. Podobnie jak w Śródmieściu, kilka innych mniejszych, ale ten Nowy Port, o tym trzeba pamiętać. Tutaj ta Polonia była bardzo mocno obecna. I tutaj oczywiście zdjęcie lotnicze, no powiedzmy tak, tego kompleksu dzisiaj. To jest dokładnie ten kwartał cały, który tutaj mieszkali, pracowali, żyli, spotykali się Polacy czy propolsko nastawieni Kaszubi w okresie międzywojennym. I to było koło zamachowe. To, co tak upadło na początku lat 20. dzięki temu, że tutaj nadeszła, czyli napłynęła nowa krew, przepraszam, po prostu nowi ludzie, rodziny, urzędnicy, kolejarze i pocztowcy, ten Nowy Port odżył polonijnie. I to było widać. To było widać chociażby z tego powodu, że ja teraz Państwu tylko wymienię kilka, praktycznie co kilka czy co kilkanaście miesięcy otwierano bądź reaktowano nowe organizacje polonijne, żeby wymienić te najważniejsze. Wiosną 1925 roku założono Gniazdo, czyli oddział, filię Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Nowym Porcie. W lutym 1926 reaktywowano Towarzystwo Polek, bardzo aktywną tutaj kobiecą organizację, która przed kilka lat później, w 1929 roku, rozpoczęła organizację tak zwanej misji portowej. Chodziło o to, żeby na statki, które stały przy nabrzeżu, gdzie wchodzili emigranci, wysłać patrole kobiet z odpowiednimi ulotkami, z odpowiednią wiedzą, które współpracowały z Policją Gdańską czy z innymi organizacjami, na przykład wyłapywać błąkające się dziewczęta, żeby o ich na przykład nie wyłapali handlarze ludźmi, bo to był problem w międzywojennym Gdańsku. Handel ludźmi, porywanie, tak? Żeby zapewniać posiłek, opiekę nad tymi ludźmi, którzy emigrowali, czy wracali, reemigrowali do Polski przez Gdańsk. W 1927 roku w listopadzie założono Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej Świętej Jadwigi, organizację katolicką dla młodych dziewcząt z Brzeźna, Letnicy i Nowego Portu.
W maju 1927 roku założono Towarzystwo Byłych Wojaków, czyli taką organizację kombatancką, polonijną. Jeszcze kilka mniejszych, ale to były powiedzmy te najważniejsze. Proszę Państwa, w ciągu zaledwie kilku lat, tak naprawdę trzech, czterech, ta Polonia błyskawicznie odżyła i była nagle wspięła się na piedestał tak naprawdę najsilniej działających, najaktywniejszych organizacji polonijnych, dzielnicowych, lokalnych, wolnego miasta. Dość powiedzieć, że większość tych organizacji początkowo miało swoje oczywiście siedziby w Śródmieściu i jeżeli tworzono jakąś dzielnicową, to najzwyczaj właśnie pierwszą była ta w Nowym Porcie. Samo Towarzystwo Ludowe, to założone w 19 roku, które nadal funkcjonowało, też było najliczniejszym. Ono liczyło ponad 400 osób przez cały okres międzywojenny. Utrzymano ten poziom, co było naprawdę nie lada wyzwaniem. I tutaj myślę, że jedną z najsłynniejszych postaci tutaj, które zapisały się złotymi literami, jeżeli chodzi o działalność polonijną, to był pan Józef Gregorkiewicz, który stał na czele tego towarzystwa nieprzerwanie od 1925 roku. Do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Także brak fluktuacji tych kadr także sprzyjał temu, że po prostu pewne rzeczy tutaj działały dobrze. Była to relatywnie dobrze zespolona, dobrze znająca się aktywna społeczność polska w międzywojennym Gdańsku właśnie w Nowym Porcie. Jeszcze Państwu chciałem tutaj pokazać, to jest prawdopodobnie zdjęcie, bo nie mam tej pewności, 14 czerwca 1936 roku, parada wewnątrz koszar, na dziedzińcu tych koszar. Widzą Państwo pawilon trzeci, jeden z pawilonów Urzędu Emigracyjnego Polskiego. Z tyłu jest hasło w jedności siła, pochód z okazji nadania sztandaru Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej. Jednej z wielu kombatanckich, weteranckich organizacji w Gdańsku międzywojennym, który akurat miał tą swoją główną uroczystość w Nowym Porcie. Tutaj o tyle dobrze to widać, że proszę Państwa, posiadanie takiego mini kompleksu umożliwiało Polakom swobodne obchodzenie czy to świąt religijnych, czy narodowych, czy takich uroczystości, jakby bez oglądania się na jakieś zgody policyjne, czy obawy, że będzie jakaś szykana z zewnątrz, bo to działo się wewnątrz tego kompleksu i tylko Nowy Port umożliwiał takie wydarzenia i wreszcie to osiedle przy kościele świętego Stanisława biskupa Męczennika. To był wielki atut Polonii Nowoporskiej, że posiadała taki no, trochę zamknięty kompleks z własnym takim dziedzińcem, prawda? Bardzo ważną kwestią oczywiście była edukacja szkolna i w Gdańsku podjęto próbę tworzenia polskich szkół. Formalnie konstytucja nadawała takie prawo, czy taki przywilej stronie polskiej. Natomiast i strona gdańska, władze gdańskie były zobligowane do zapewnienia edukacji dla polskich dzieci i faktycznie się z tego wywiązały w teorii, tworząc tak zwane szkoły senackie, szkoły publiczne, szkoły utrzymane przez władze gdańskie, ale tych szkół było zawsze za mało, albo klas z językiem polskim było zawsze za mało. One były zazwyczaj niedofinansowane, tam trafiała gorsza kadra pedagogiczna, a władze gdańskie administracyjne robiły wiele przeszkód, aby takie szkoły otwierać. I taka szkoła dla Polonii Nowoporskiej czy Brzeźnieńskiej powstała, ale taką szkołą senacką z językiem polskim była Szkoła Powszechna przy ulicy Gdańskiej w Brzeźnie. Ten budynek to dzisiaj istnieje. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, tak się jedzie ulicą Gdańską. Taki czerwony budynek naprzeciwko drukarni Misiuro chyba. Proszę zwrócić uwagę, że będą Państwo jechać tramwajem. To po lewej stronie zamknięty budynek okratowany z czerwonej cegły, z czerwoną dachówką. To jest zbudowana na początku lat 20. gdańska szkoła publiczna, mająca charakter właśnie szkoły senackiej z językiem polskim. No ale nie muszę mówić, że to był naprawdę kawałek piechoty dla dzieci z Nowego Portu. No dla Zbrzeźna to jeszcze nie, ale z Nowego Portu tak. To był pewien problem. I oczywiście tutaj w sukurs przyszły sieć prywatnych szkół polskich, tworzonych przez MS Macierz Szkolną, organizację utworzoną w 1921 roku, która najpierw utworzyła Gimnazjum Polskie. Kilka dni temu obchodziliśmy stulecie otwarcia tejże instytucji, 13 maja 1922 roku ona powstała, a następnie utworzyła szereg prywatnych szkół powszechnych. I początkowo w Nowym Porcie istniała filia, oddział takiej szkoły ze Śródmieścia. W 1937 roku ona się już usamodzielniła, stanęła się samodzielną placówką i to jest właśnie zdjęcie najprawdopodobniej właśnie z końca lat 30. przed budynkiem w kompleksie Nowych Koszar,
tych koszar w Nowym Porcie, tylko sobie pozwolę cofnąć. U góry widzą Państwo ten wolno stojący budynek, tak? Gdzie zresztą jest napis Morski Oddział Straży Granicznej. To jest właśnie ten budynek, który tutaj został sportretowany. Tam mieściła się początkowo filia, oddział szkoły ze Śródmieścia, a następnie, jak już wspomniałem, od końca lat 30. samodzielna placówka szkolna. Ilość dzieci, które uczęszczały czy do tej placówki prywatnej, prowadzonej przez macierz szkolną, czy do tej szkoły senackiej w klasach polskich, no dość wzrosło, bo jeżeli na przykład pod koniec lat 20. było ich łącznie niecało 80 i były to 3 klasy, o tyle pod koniec lat 30. to już było grubo ponad 200 uczniów i łącznie 5 klas. Także faktycznie ten Nowy Port na mapie oświatowej, oświaty polskiej, tej czy to prywatnej, tej lepszej, prowadzonej przez macierz szkolną, czy tej senackiej, gorzej opłacanej, ale jednak no, zajmowała poczesne miejsce w strukturze całego wolnego miasta. O tym zapominać nie wolno. Zdjęcie, które przywitało Państwa na dzisiejszym wykładzie, a więc zdjęcie najprawdopodobniej z 1928 bądź z 1929 roku, jedyny w skali całego wolnego miasta Gdańska, Polski Klub Mandolinistów, będący częścią tego wspomnianego chóru Towarzystwa Śpiewaczego Halka, które szybko, bo w 1922 roku przemianowało się na Cecylia, a dokładnie Świętej Cecylii. A ten chór mieszany no był takim najważniejszym tutaj organem starającym się dbać artystycznie o tą Polonię nowoporską, ale powiedzmy sobie szczerze, no poziom był nie za wysoki. Jak to Kazimierz Wiłkomirski, znany muzyk i dyrygent, który przyjechał tutaj w latach 30. do Gdańska wykładać konwersatorium muzycznym, prowadził także jeden z chórów, określił, że ta większość tych chórów dzielnicowych przedstawia sobą poziom no dość, już tam nie będę używał słów, jakich użył w swoim pamiętniku, ale powiedzmy no dość niezbyt wysoki, może tak powiem, eufemistycznie. Ale to nie chodziło o to, tu chodziło bardziej o kwestię integracji, spotykania się, podtrzymywania i tego, że to Polacy mogą wystąpić na przykład na obchodach, nie wiem, 3 maja, tak, na obchodach Bożego Ciała, czy 11 listopada i zadeklarować, czy wygłosić wiersze, czy zaśpiewać te religijne, czy patriotyczne pieśni. To miało duże znaczenie, także dla własne jakieś tutaj samozadowolenie, miało to dużą wartość dla miejscowych Polaków. No a taką ciekawostką, to, że w ramach tej Świętej Cecylii pod koniec 27 roku właśnie wyłoniono grupę miłośników muzyki, którzy założyli jedyny w całym wolnym mieście Gdańsku klub, Polski Klub Mandolinistów. Cecylia miała własną salkę w tych koszarach. Te koszary, te gdzie był urząd emigracyjny, to nie były tylko mieszkania, to nie był tylko urząd. Tam zaczęto tworzyć siedziby różnych organizacji, towarzystw i stowarzyszeń. Praktycznie wszystkie te, które Państwu wymieniłem. Towarzystwo Wojaków, Towarzystwo Polek, Sokół. Oni mieli siedzibę użyczane przez urząd emigracyjny. Więc rola tego urzędu dla animacji życia polonijnego tej dzielnicy no jest nie do przecenienia. Bardzo ważną kwestią obok oświaty była także kwestia religii. I tutaj oczywiście pojawiła się kwestia utworzenia dla tej przecież jednej z najliczniejszych Polonii w całym wolnym mieście Gdańsku, Polonii Nowoportkiej, własnego miejsca kultu religijnego. Najprawdopodobniej ten pomysł był obecny, taka potrzeba była artykułowana już na tych pierwszych spotkaniach w 1919 roku, aby było więcej mszy w języku polskim w miejscowym kościele nowoporskim. Ale to było jednak wiadomo jakieś rozwiązanie tymczasowe. Oczywiście ideą było, marzeniem, aby był własny kościół. Szybko się okazało, że no te plany będą nierealne. Chodziło o finansowanie. Po prostu brakowało środków. I ostatecznie w 1930 roku ograniczono te marzenia, tak byśmy powiedzieli, urealniono te żądania do otwarcia własnej kaplicy. Udało się wynegocjować, aby urząd emigracyjny odstąpił jedno z pomieszczeń, jeden z budynków powojskowych na cele adaptacji na kaplicę. W 1930 roku zawiązał się Polski Komitet Budowy Kaplicy. Już pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej na jej czele stanął do tego komitetu ksiądz dr Franciszek Komorowski. Nie mylić z błogosławionym księdzem Bronisławem Komorowskim. To były dwie różne osoby działające w Gdańsku, to samo nazwisko dwóch księży, ale to nie były te same osoby. I ostatecznie oczywiście się udało. W 1932 roku, w sierpniu, dokładnie 7 sierpnia, otwarto
uroczyście nastąpił akt poświęcenia, oddania do użytku. Pierwszą mszę celebrowano kaplica w Nowym Porcie pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. To było trzecie już miejsce w całej historii Wolnego Miasta Gdańska, gdzie Polacy czuli się u siebie, jeżeli chodzi o życie religijne. Pierwsza świątynia też zresztą zaadaptowana po dawnej stajni. To był ten wspomniany przeze mnie już parokrotnie kościół pod wezwaniem świętego biskupa Męczennika we Wrzeszczu, dzisiaj Dolnym Wrzeszczu. Drugim był kościół Chrystusa Króla, zbudowany od podstaw i oddany do użytku też w 1932 roku na Siedlcach. Nie wiem, czy Państwo kojarzą taki ceglany, kubistyczna, taka modernistyczna bryła, jak się jedzie Armii Krajowej w górę, tak? To był przecież polski kościół. I to było trzecie miejsce. Nie kościół, a kaplica. No ale mimo wszystko. To nie była duża inwestycja, natomiast to, że trwało to ponad 2 lata, no to wynikało po prostu najprawdopodobniej z problemów finansowych. To było wszystko oddolne. Ludzie faktycznie się składali, dawali datki. Organizowano kiermasze, bazary, imprezy taneczne, aby zebrać pieniądze. Każda polonijna organizacja się w to włączyła, aby faktycznie niemalże własnymi rękoma, własnymi środkami tą świątynię oddać do użytku. I nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ten budynek do dzisiaj istnieje oczywiście. Tutaj w kompleksie to jest ulica Wyzwolenia, to jest naprzeciwko boiska, może co to jest za szkoła, przepraszam, Szkół Morskich, prawda? Tak, dziękuję. Naprzeciwko jest ten budynek, obok zresztą widzą Państwo ten z szarym dachem, to także jest budynek związany bezpośrednio z historią tej kaplicy, bo jest to zbudowana rok później, w 1933 roku, plebania tejże kaplicy. Po księdzu Komorowskim, który opuścił Wolne Miasto w 1933 roku, tutaj posługę zaczął pełnić doskonale pewnie Państwu znany, błogosławiony już ksiądz Marian Górecki. W 1934 roku, tutaj, żeby teraz nie pomnieć, w 1934 roku przy świątyni odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone poległym żołnierzom polskim, ochotnikom wojny polsko-bolszewickiej. W 1935 roku na zewnątrz stanął krzyż. Wyposażenie tej świątyni uratowało się i przeżyło szczęśliwie drugą wojnę światową, bo nie muszę mówić, że w 1939 roku ta świątynia przestała pełnić, kaplica przestała spełnić swoje funkcje sakralne, ale budynek istnieje do dziś. W latach 30., proszę Państwa, można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że jeszcze w Nowym Porcie pojawiły się takie 3 inwestycje, które były ważne, 4. 4 inwestycje, które mocniej zapisały się ponad lokalnej historii Polonii. Pierwszy to jest oddany jeszcze 18 marca 1930 roku Dom Polskiego Marynarza. I on został oddany dokładnie w tym budynku, który już Państwo widzieli, w tym hotelu, gdzie była wcześniej morska stacja radiotelegraficzna. 18 marca oddano Dom Polskiego Marynarza na 2 piętra. Na górnym piętrze były 4 izby oferujące miejsca dla 17 marynarzy, świetlice, jadalnie, piętro niżej pokoje, oczywiście nieco lepsze dla polskich oficerów. Ten budynek został zaadoptowany z datków prywatnych. Później były różne zapomogi, chociażby z Polskiej Liga Morska i Kolonialna tam też dawała pieniądze. I to było bardzo dużym, cieszące się popularnością miejscem, gdzie ci polscy wilcy morscy, którzy tu przyjeżdżali na statkach handlowych, mogli odpocząć. No jednak w murach polskiej instytucji. Co ciekawe, ten polski dom marynarza cieszył się o wiele większą estymą wśród skandynawskich marynarzy niż gdańskie czy niemieckie domy marynarza, które także istniały w Nowym Porcie. Dopiero później powstał duński czy osobny szwedzki dom marynarza. Duńskiego już nie ma, szwedzki jest niedaleko, prawda? Ale to jest dopiero 1938 rok, 1938-1939. W 1938 roku szwedzki dom marynarza otwarto, w 1939 duński. Polski oddany do użytku w 1930 roku był bardzo popularny wśród także skandynawskich wilków morskich. Dość powiedzieć, że przez pierwsze 8 lat działalności do końca 1937 roku przez jego pomieszczenia przyjmęło się prawie 30, żeby Państwu nie skłamać, prawie 31 tysięcy marynarzy. To wynik był naprawdę fenomenalny. W 1938 roku oddano go ponownie do użytku po liftingu, po remoncie. Nie przeszedł jakiejś diametralnej zmiany, ale wyposażono go w dodatkowe dobre prysznice, pojawiła się czytelnia, pojawiły się nowe łóżka, no odnowiono jego pomieszczenia. I on funkcjonował do 1939 roku. Drugą inwestycją, o której warto wspomnieć, są pomieszczenia te, które Państwo widzą. To są wyremontowane pomieszczenia tego domu ludowego na ulicy Na Zaspy, w których w 1933 roku otwarto wpierw 29 października salę gimnastyczną,
w dawnym miejscu zebrań, a chwilę później w listopadzie to, co Państwo widzą, świetlice Związku Polaków. To była taka konkurencyjna dla Gminy Polskiej organizacja polonijna, która w latach 1933-1934 otworzyła sieć tak zwanych swoich placówek dzielnicowych świetlic. I to tam skupiało się życie polityczne, społeczne Polonii. Widzą Państwo hasło, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, portret Piłsudskiego, godło polskie. To było to miejsce, gdzie faktycznie ta Polonia także się spotykała obok kosza. Tak? Trzecią inwestycją w latach 30, o której warto wspomnieć, to jest otwarcie w kompleksie Koszar w Nowym Porcie Domu Polskiego Harcerza. Jedyna taka instytucja w całym Wolnym Mieście Gdańsku. Harcerstwo się bardzo gwałtownie rozwijało w Wolnym Mieście Gdańsku, mimo niesprzyjających warunków, no ale nigdzie nie miało takiego miejsca, takiej bazy swojej harcerskiej. I wybór padł właśnie na kompleks w Nowym Porcie. Niestety nie wiemy, gdzie dokładnie, w którym z budynków była ta, było to miejsce centralne dla życia harcerzy polskich, otwarta 15 kwietnia 1934 roku. Już we wrześniu te koszary właśnie w Nowym Porcie stały się miejscem pierwszego takiego ogólnego zjazdu całej chorągwi polskiej, chorągwi gdańskiej ZHP. Namioty rozbito na tym wewnętrznym dziedzińcu. Były parady, spotkania, śpiewy. To było wielkie wydarzenie w historii polskiego harcerstwa właśnie w Gdańsku. I tutaj znowu Nowy Port odegrał kluczową rolę. A trzecia inwestycja została zrealizowana w dwóch etapach, w latach 35-36 i znowu w kompleksie nowych koszar, w kompleksie koszar artyleryjskich dawnych, tych, gdzie był Polski Urząd Emigracyjny, starą stację dezynfekcji bagaży przebudowano na potężną salę. Salę, którą przebudowała Polska Rada Sportowa, to był taki specjalny organ, pod którym się skupiały wszystkie jednostki wojskowe, organizacje wojskowe i sportowe w Wolnym Mieście. To była sala, która po pierwszym etapie budowy mogła pomieścić do 600 osób. Po rozbudowie niestety nie wiemy ile, ale domyślam się, że więcej. I to była ta największa sala w rękach Polski w całym Wolnym Mieście Gdańsku. I ona była miejscem, no krótko, bo od 36, czyli raptem niecałe 3 lata, ale jednak wydarzeń wieców, spotkań, przedstawień teatralnych, także bazarów takich charytatywnych, imprez, czy na przykład także niektórych imprez sportowych polonijnych. I to było miejsce, i to miało miejsce również w Nowym Porcie. To jest jeszcze zdjęcie harcerzy gdańskich, w sensie polskich harcerzy w Wolnym Mieście Gdańsku, przepraszam, tu widzą Państwo koło ratunkowe z napisem Korsarz, ponieważ oczywiście harcerze z tej drużyny morskiej, także z tego chówca morskiego, który powstał w 1936 roku w Nowym Porcie, łączący tą młodzież harcerską, która była zorientowana na wodę, no także odbywali także ćwiczenia, chociażby tym słynnym żaglowcu należącym do Polskiego Klubu Morskiego Korsarz, który zresztą ten korsarz do dzisiaj istnieje. To wszystko, co ja Państwu powiedziałem, kończąc już powoli, lata 30. to odżycie tej społeczności, to, że tutaj biło to serce Polonii Nowoporskiej, w sensie w tych koszarach, to, że ona tak była aktywna i tutaj były pewne inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, ponaddzielnicowym, spowodowało, że ta Polonia Nowoporska zaskakująco się rozwijała trochę w kontrze do tego, jak to miało miejsce w skali całego Wolnego Miasta. I tego najlepszym miernikiem jest to, co Państwo widzą, czyli wyniki wyborów. To chodzi o procenty. Po lewej stronie widzą Państwo, jaki był procent oddawanych głosów w samej dzielnicy Nowy Port na listy polskie. Po prawej, ile oddawano procent na listy polskie w skale całego Wolnego Miasta Gdańska. I skupiając się tylko na prawej kolumnie, tej najbardziej z prawej, widzą Państwo, że no niestety to poparcie dla Polaków, mimo że w pewnym momencie te liczby zaczęły być większe, ale w skali całego głosowania były one jednak, no to poparcie spadało w procentach, tak? Od lat, początku lat 20 ponad 6% do 3,5%. A proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Nowym Porcie. A w porcie, w Nowym Porcie rosło. Oczywiście początkowo też było to tąpnięcie, tak? Ale mimo wszystko nie aż tak procentowo większe, tak duże jak w skali całego Wolnego Miasta Gdańska. Co więcej, proszę zwrócić uwagę na 35 rok. I to jest w
fenomen Polonii Nowopolskiej. Coś, co wyróżnia, bo nie mówimy jeszcze o społeczności niewielkiej, nie wiem, Pręgowo, Ełganowo czy Trąbki Wielkie, gdzie było dużo Polaków, no ale to były małe wsie. My tu mówimy o kilkunastotysięcznej dzielnicy, jednej, co już Państwu wspomniałem, jednej z największych dzielnic Gdańska. Jednej z największych skupisk Polonii. To jest coś, co myślę warto zapamiętać. Jeżeli miałbym poprosić Państwa, że Państwo cokolwiek dzisiaj by z tego wykładu zapamiętali, to jest to między innymi, że ta Polonia w Dęporcie była naprawdę aktywna i trochę jej rozwój, czy jej rozwój jej aktywności miał trochę inną tendencję niż w skali całego Wolnego Miasta Gdańska to miało miejsce. I kończąc dzisiejsze spotkanie, chciałbym tutaj przytoczyć przydługi. Ja wiem, tak się nie powinno robić slajdów, ale Państwo wybaczą, bo nie mam ilustracji, a to chciałem to przypomnieć. Są to wspomnienia pana Michała Kisielewskiego, który był marynarzem, który w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku akurat został skierowany do portu gdańskiego, bo tutaj stała na kotwicy jedna z jednostek, która właśnie ukończono jej remont w Stoczni Gdańskiej i miał ją odebrać. No ale te prace, te kwestie formalności się trochę przedłużały i pan Michał Kisielewski w ostatnich dniach sierpnia jeszcze był jednym z ostatnich, najprawdopodobniej w ogóle, gości tego wspomnianego przeze mnie, dzisiaj już nieistniejącego budynku, gdzie był polski dom marynarza. Jego wspomnienia. Było już dobrze ciemno, a mowa o 21 sierpnia, gdy od kapitana Ziółkowskiego wybrałem się do położonego w pobliżu polskiego domu marynarza, aby odwiedzić jego kierownika, kolegę Graczyka, z którym w 1924 roku pływałem na parowcu Wisła. Tutaj dopowiem, że pan Graczyk, wspomniany Jan Graczyk, był kukiem na Wiśle, na tym parowcu. W domu marynarza pensjonariuszy nie było. Stał pusty. Kolega Graczyk był również sam i ucieszył się bardzo z mojej wizyty. Zaproponował mi nocleg. Z zaproszenia chętnie skorzystałem. Długo w nocy gawędziliśmy przy szklaneczce grogu. Tylko nie tak jak dawniej na wesoło. Tym razem bardzo poważnie. Taka to już była atmosfera owego wieczoru. Wiedzieliśmy i czuliśmy, że poza drzwiami tego położonego nad kanałem portowym samotnego domu w ciemnościach narastają okropne wypadki. Graczyk własnoręcznie przygotował mi łóżko, wygładził troskliwie fałdy pościeli. Uścisnęliśmy sobie serdecznie dłonie. Po śniadaniu rozstaliśmy się na zawsze. Kolega Graczyk, kierownik polskiego domu marynarza w Gdańsku, również został na posterunku. I zginął jak kapitan Ziółkowski, jak wszyscy prawie Polacy w Gdańsku, jak wszyscy ci, o których się nie wie, o których nie mówi i nie pisze, a którzy na posterunkach trwali pojedynczo lub w niemałych grupach do ostatniej chwili. Tak zapytam Państwa, kto z Państwa słyszał kiedykolwiek wcześniej o polskim domu marynarza i o Janie Graczyku? No dobrze, to Pan jest wyjątkiem tak naprawdę. Bo my pamiętamy o obrońcach Poczty Polskiej, o obrońcach Westerplatte i słusznie, i dobrze, ale umyka nam to, że takich redut polskich w tym Gdańsku w 1939 roku, w pierwszych dniach września, było o wiele więcej i często dzisiaj czasem znamy tylko inicjały, a czasem tylko nazwisko, nie wiemy nic więcej. Polonia Nowoporska została przetrzebiona. W 1 września nad ranem ten kompleks polski został zajęty siłą. Aresztowano tutaj 118 Polaków. Część z nich skierowano do Wiktoria Szule. Część z nich po południu zostało z powrotem skierowano do koszar, które mieli opróżnić, bo tam wkrótce było przygotowane miejsce i był to obóz, przypomnę, do końca marca. 40. obóz dla internowanych, więzionych Polaków, podległy pod komendanturę powstałego za chwilę obozu Sztutow. Po jego likwidacji od kwietnia 40. roku były to koszary Wehrmachtu i jednostek wojskowych do końca II wojny światowej. Część tych działaczy polonijnych tutaj, chociażby błogosławiony ksiądz Jan Marian Górecki, wspomniany Tadeusz Ziółkowski, przecież oni polegli, zostali zamordowani po prostu w 40. roku, czy pod, czy w obozie Sztutow. Jan Graczyk, według relacji jego, no nie syna, tylko Jan Graczyk miał żonę, która przeżyła wojnę i drugi raz wyszła za mąż i to jest syn z tego drugiego małżeństwa, no ale tam mówiło się o Janie Graczyku. Został aresztowany, wszystko na to wskazuje, on 1 września nie został aresztowany, on cały dzień prawdopodobnie widział, co się działo na Westerplatte, został aresztowany dopiero w nocy z 1 na 2 września, trafił do ostatecznie do obozu Sztutow, gdzie zmarł na początku lipca 1940 roku i grób jego jest dzisiaj na Zaspie.
I takich bohaterów, którzy byli tutaj w Nowym Porcie, jest na pewno więcej. My wszystkich nazwisk nie znamy. Ale to jest oczywiście pewien koniec tej opowieści, koniec tej historii Polonii. Natomiast chciałbym zaapelować o to, by Państwo zapamiętali to, że ale akurat Nowy Port może się pochwalić naprawdę świetną kartą aktywnej Polonii, która działała na wielu płaszczyznach, miała wiele swoich bohaterów, wiele swoich organizacji, towarzystw, czasem unikalnych inwestycji, czy unikalnych zjawisk, czy wydarzeń, czy organizacji w skale nie tylko dzielnicy, ale całego Wolnego Miasta Gdańska. I to jest ten potencjał, czy ta tożsamość, której myślę, że warto do niej powracać i ją w jakiś mniejszy, większy sposób pielęgnować i zapamiętać. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Państwa jakoś nie uznali tych 40 czy 50 minut za stracone. A jeżeli mają Państwo jakieś pytania, no to lepszej okazji niż teraz to już nie będzie. Proszę. Czy w związku z tym, że to życie polskie Polaków było tak dużo w Nowym Porcie i w koszarach, w danych koszarach, czy nie uważa Pan, że jest niedobre dla Nowego Portu, że są pomijane też uroczystości wrześniowe związane z II wojną światową? Ale w jaki sposób pomijanie? Bo wie Pan, inaczej. Nie ma żadnych uroczystości. Tutaj. Nie mówi się o tym, o Nowym Porcie. Znaczy nie mówi się o żadnej dzielnicy, przepraszam, znaczy nie wyszczególnia się podczas obchodów, w tym co za Polskość, podczas obchodów przy Wiktoria Szule, na Placu Obrońców Poczty Polskiej, etc., czy w samym Sztuchowie. Jakoś nie pamiętam, nie utkwiło mi w pamięci, aby się mówiło tak konkretnie o Polakach z Oliwy, z Nowego Portu. Przepraszam, chodzi o odbywanie się o czystości, żeby... Oczywiście, tylko pytanie, no tutaj tak, czyli to myślę, że można byłoby chociażby nawet na skalę jakąś dzielnicową na przykład złożyć kwiaty. Tylko wie Pan, też trzeba wiedzieć, no gdzie je złożyć w takim razie. No moim zdaniem tutaj na pewno koszary byłyby tym miejscem, być może pod tą tablicą, no ale to też inaczej. No ważne jest dla mnie, żeby ta świadomość po prostu istniała. W jaki sposób ona będzie potem sformalizowana do obchodów, to jest osobna kwestia. No bo tu mamy kwestię funkcjonowania oczywiście tego obozu, który przecież, którego przed podopiecznie, może osadzenie w nim, przepraszam, tak? Byli zmuszani chociażby sprzątać Półwysep Westerplatte, tak? Są wspomnienia, są relacje w archiwum Muzeum Sztuchów. Jeżeli jakaś dzielnica wymagałaby tego, aby te obchody częściowo tam przenieść, to na pewno Nowy Port byłby tutaj na pierwszym miejscu. To tu się zgadzam. Natomiast oczywiście, wie Pan, to też pytanie gdzie. Na przykład ja zajmuję się historią jeńców wojennych, Francuzów, Brytyjczyków także. I przyjeżdżają często dzisiaj rodziny, wnukowie już najczęściej. I chcą na przykład zapalić znicz. To nie mają specjalnie gdzie. No bo były dwa obozy w Gdańsku, tak? No, ale nie ma nic. Znaczy nie ma fizycznego miejsca. No jest cmentarz wojskowy, ale francuski. To jest inna para kalosz. Więc w Nowym Porcie być może warto byłoby gdzieś jakieś takie miejsce. No ale to... Cóż, no powiem tak, ale tak, Nowy Port ma tutaj miejsce, ma miejsce wyjątkowe w tej, no niestety w tej martyrologii, tak? Już Państwo mają mnie dość. Proszę uprzejmie. Jak Pan opowiadał o Nowym Porcie i o lokalizacji Polonii, dotarło do mnie, że jeżeli skupisko Polonii mieściło się w koszarach, to tworzyło takiego rodzaju getta, które służyło raczej alienacji Polaków, nie asymilacji z miejscową ludnością. My byliśmy w takim zamkniętym kompleksie i to raczej byliśmy we własnym sosie, a nasi sąsiedzi, nie wiem, czy był płot wokół? Znaczy tak, ogrodzenie było, natomiast znaczy ja tutaj się z Panem nie zgodzę, bo być może Państwo mylnie to wrażenie to odebrali, jeżeli tak, to jest moja wina. Oczywiście taki wykład to jest bardzo syntetyczne ujęcie. Ja w artykule, który nawet sobie tutaj wydrukowałem, mogę go później Państwu dać taką kopię, bo jest to w tej książce, o której wspomniałem. Koszary były głównym, ale nie jedynym miejscem obecności polskiej. Był polski hotel przecież, Zewers. Była tam sala u Krefta, gdzie się spotykano. Była sala u Splita. Był ten dom ludowy, ten, o którym wspomniałem parokrotnie. Były polskie sklepy, był polski fryzjer, lekarz, skład z węglem, kilka takich instytucji. Znaczy, ci Polacy tu byli obecni. To nie jest tak, że to była jakaś gettoizacja, w żadnym wypadku. Natomiast przewaga czy wartość tego kompleksu polegała na tym, że to, o czym wspomniałem, to tam był na przykład wewnętrzny dziedziniec, gdzie można było pewne rzeczy organizować bez oglądania się
na władze policyjne, kościelne czy inne, gdańskie, które bywało to bardzo różne, ale raczej przychylne nie były. Były w najlepszym względzie neutralne, tak? Ale zazwyczaj jednak były nieprzychylne jakiejś takiej polskiej manifestacji, manifestacji polskości, tak? Przez ludzi, którzy mieli prawo do tego, żeby czuć się tuż tutaj Polakami. Byli tak samo na miejscu, tak, jak i gdańscy Niemcy. Także nie, ja bym tutaj nie nazwał tego getoizacją, w żadnym wypadku. To było po prostu, bo oni też byli obecni, mieszkali też przecież w budynkach, w domach porozrzucanych po całej dzielnicy. Tylko to tak się składa, że było takie największe skupisko. Więc tak to wygląda. I to był zdecydowanie plus dla Polonii, że miało takie miejsce, a nie działało to na minus. Nie, w żadnym wypadku. Inna sprawa, że w przededniu wojny, w 1939 roku latem, ludzie w związku z napięciem i tym, że to nie było pytanie czy, tylko pytanie kiedy wybuchnie wojna. Jaki będzie miała przebieg, czy to będzie konflikt bilateralny, czy wojna światowa, czy się zakończy jakimś puczem, czy wejściem wojsk polskich, kto wejdzie pierwszy, kto się będzie bronił. To też nie było takie oczywiste. To faktem jest, że te takie kompleksy polskie, jak w Nowym Porcie czy w Dolnym Rzeszczu, były miejscem, gdzie ludzie faktycznie garnęli się, na przykład wyjeżdżali, wysyłali rodzinę, jeżeli mogli. Wysyłali rodzinę do Polski albo gdzie indziej, do Tczewa, do Gdyni, tak? A na przykład przeprowadzali się do tych skupisk, aby być ze sobą. To jest osobna kwestia. No ale to już mówimy o tym okresie gorącego lata 1939, kiedy nie było już nisko wisiało, było wiadomo, że coś się wydarzy. Tylko pytanie co, gdzie i jak. Jaki to będzie miał kształt, nie? Nie czy. Byłoby dobrze, jeżeli mógłbym tak podpowiedzieć, żeby kiedyś w miejscu tego dawnego hotelu pod siedmioma prowincjami, gdzie była ta morska stacja radiotelegraficzna, Polski Dom Marynarza, tam zrobić jakąś tablicę, nawet przy nabrzeżu. To byłoby dobre. Ale dobrze, to jest pomijając wszystko. Państwo już mnie mają dość. Dobrze, ja Państwa nie będę już dalej męczył. Bardzo dziękuję za Państwa obecność. Polecam ten artykuł w tomie trzecim wydanym przez Muzeum Gdańska Historia dzielnic gdańskich Nowy Port, wydana pod koniec zeszłego roku, jest jeszcze do kupienia. I cóż, życzę Państwu, mimo tego, że 5 razy zwyciężyliśmy już pandemię, dużo zdrowia.